Problem jest jeszcze ciekawszy, ponieważ w Ewangeliach znajdują się też takie świadectwa o takich wydarzeniach, które nie tylko byłoby dziwne, gdyby nie zostały zauważone, ale są sprzeczne, po prostu są sprzeczne z wiedzą historyczną, którą na dzisiaj mamy. Na przykład wspomniałem już o spisie ludności, który rzekomo, według Ewangelisty Łukasza, miał przeprowadzić Cezar August. Otóż nie tylko nie wiemy o niczym takim, ale mamy prawo podejrzewać, że coś takiego w ogóle nie miało miejsca. Dlaczego? Dlatego, że ważnym elementem tego spisu ludności było to, że każdy miał się udać do miasta, z którego pochodził jego ród. Wyobraźcie sobie w skali całego Imperium Rzymskiego, gdyby każdy się udawał, miał udać do miasta, z którego pochodził jego ród jaki to byłby ogromny problem. Wiele tysięcy ludzi musiałoby przerwać pracę, którą wykonują, musiałoby opuścić miejsce swojego zamieszkania i podróżować ogromne przestrzenie w tamtych czasach, po to, żeby dać się zapisać w miejscu, z którego pochodzi jego ród. I pytanie tylko, po co? Po co władzy rzymskiej taka informacja w ogóle? Tego typu spisy ludności przeprowadzano przede wszystkim w celach podatkowych. Nikomu nie było do niczego potrzebne, żeby każdy się zapisywał tam, skąd pochodzi jego ród. To jest zupełnie niezgodne z tym, co my wiemy o tym, jak funkcjonowała administracja rzymska tego okresu. Zupełnie nieprawdopodobne, bezsensowne z punktu widzenia administracji rzymskiej, żeby dokładnie taki spis miał miejsce. Taki spis jest potrzebny Łukaszowi, który twierdzi, że, Jezus, że rodzina Jezusa mieszkała w Nazarecie, a Jezus z powodu proroctwa, że Mesjasz narodzi się w Betlejem, musiał w jakiś sposób znaleźć się w Betlejem. I z punktu widzenia sceptycznego, z punktu widzenia krytycznego, takie wyjaśnienie tego wydarzenia jest o wiele bardziej prawdopodobne. Łukasz musiał w jakiś sposób sprowadzić. Maryję do Betlejem po to, żeby Jezus narodził się w Betlejem. I w związku z tym wymyślił, zainspirował się z pisami ludności, dodając do nich taki warunek właśnie, żeby Maryja z Józefem musieli znaleźć się w Betlejem w momencie narodzin Jezusa.